Nawet 40 tysięcy złotych przychodu bez konieczności zakładania firmy w Polsce, a to się z tym wiąże bez konieczności odprowadzania składek ZUS-owskich i podatków. Ma to wejść w życie już nawet w przyszłym roku i dotyczy to tzw. działalności niezewidencjonowanej. Obecnie, zgodnie z prawem przedsiębiorców, jeżeli przychód w danym miesiącu, w każdym miesiącu nie przekracza 50% kwoty płacy minimalnej, no to wtedy nie trzeba zakładać firmy i też w tym momencie nie trzeba odprowadzać składek ZUS-owskich. Ma się zmienić ten przepis, że to właśnie ma być w wysokości pełnej płacy minimalnej, co też również odpowiada wcześniejszym postulatom prawników, też Trybunału Konstytucyjnego sprzed kilku lat, zgodnie z którym, jeżeli mamy pojęcie płacy minimalnej, która ma zapewniać minimum egzystencji, to państwo z tego tytułu nie powinno obciążać takiego obywatela dodatkowymi tutaj daninami, podatkami czy właśnie tymi składkami ZUS-owskimi. Pomysł co najmniej ciekawy.